Cześć, nazywam się Kamila Kielar i to właśnie ja przeprowadzę Was przez tajniki reportażu, czyli gatunku literackiego niezwykle ambitnego, niezwykle trudnego, wymagającego, ale może właśnie dlatego tak bardzo docenianego i może właśnie dlatego tak wiele osób chce zostać reporterami, chce zostać dobrymi reporterami. Zresztą przecież u nas w Polsce możemy pochwalić się fantastycznymi pisarzami, fantastycznymi reportażystami, którzy robią naprawdę niesamowitą, niesamowitą robotę. Zresztą plan też jest taki, żebyśmy podczas tych naszych spotkań podglądnęli trochę ich pracę, zobaczyli, co robią, rozgryźli, jakie mają techniki, rozebrali na części pierwsze te ich reportaże, tak żeby po prostu uczyć się od najlepszych. Ale po pierwsze, rzecz jasna, warto umieć rozpoznać dobry reportaż i warto czytać dobre reportaże, ale też głównym celem tych naszych spotkań jest to, żebyście to właśnie Wy potrafili napisać taki reportaż, potrafili to zrobić dobrze. W związku z tym będziemy rozkładać na części pierwsze reportaże, będziemy zastanawiać się co, jak, dlaczego i w jakiej kolejności. Będziemy wymyślać pierwsze zdanie, będziemy konstruować tytuły i zastanawiać się, jak zakończyć naszą pracę. Będziemy również myśleć nad tym, gdzie szukać tematów, gdzie je znaleźć, skąd się inspirować. Także to wszystko na naszych czterech spotkaniach i mam nadzieję, że po nich będziecie w stanie napisać swój może pierwszy, a może nie pierwszy reportaż, ale w każdym razie sprawić, żeby on był bardzo dobrym tekstem. Także dzięki wielkie, zapraszam i miłej zabawy.